dane jest następujące zadanie. Musimy udowodnić, że dla dowolnej liczby dodatniej a, ta liczba plus jej odwrotność jest zawsze większa lub równa od 2. Aby udowodnić tę nierówność, spróbujmy przekształcić ją do równoważnej postaci, o której wiadomo, że jest prawdziwa. Ponieważ jeżeli te nierówności są równoważne, to jeżeli ta druga będzie prawdziwa, to ta nasza pierwotna także. Więc skoro a jest większe od zera, pomnóżmy obie strony tej nierówności przez a. Otrzymamy a kwadrat plus 1 jest większe lub równe od 2a. Przenieśmy teraz 2a na lewą stronę, ale zapisując to od razu w wygodny sposób. Otrzymamy a kwadrat minus 2a plus 1 jest większe lub równe od zera. Dzięki temu, że zapisaliśmy to w ten sposób, widzimy tu od razu wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Zatem a minus 1 do kwadratu jest większe lub równe od zera. Wiemy także, że każda liczba podniesiona do kwadratu jest zawsze większa lub równa od zera. Zatem ta nierówność jest zawsze spełniona. A skoro ta nasza pierwotna jest równoważna z nią, także musi być zawsze spełniona. Spróbujmy udowodnić rzecz następującą. Dla dwóch dowolnych dodatnich liczb x i y, ich średnia arytmetyczna, czyli x plus y przez 2, jest zawsze większa lub równa od ich średniej geometrycznej, czyli pierwiastka z iloczynu x i y. Dowód przebiega bardzo podobnie. Spróbujmy pozbyć się pierwiastka, podnosząc obie strony nierówności do kwadratu. Otrzymamy x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat przez 4 jest większe lub równe od xy. Aby pozbyć się ułamka, pomnóżmy obie strony przez 4. Otrzymamy x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat jest większe lub równe od 4xy. Przenieśmy teraz 4xy na lewą stronę. Otrzymamy x kwadrat minus 2xy plus y kwadrat jest większe lub równe od zera. Od razu widzimy, że jest to wzór skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. Zatem liczba ta podniesiona do kwadratu zawsze będzie większa lub równa od zera. Wobec tego udało nam się udowodnić także tę nierówność. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.